Zdradzę wam pewien sekret o mnie. Generalnie, odkąd pamiętam, zawsze miałem problem z tym, żeby pójść do fryzjera. Miałem taką tendencję, aby zapuszczać włosy, trzymać je całkiem długie przez określony przedział czasu i dopiero jak one tak wyrosły już na całkiem długie, że już praktycznie zasłaniały mi twarz i oczy, i robiły mi się takie pejsy, no to wtedy po prostu szedłem do fryzjera. No i starałem się przez ten okres nagrywania filmów na YouTube dbać o swoją własną fryzurę, no ale ostatnio znowu przyszło do mnie takie poczucie, że w zasadzie to mi te włosy nie przeszkadzają i zetnę je wtedy, kiedy po prostu będę miał na to ochotę. Witam was wszystkich bardzo serdecznie w rozmowach na drewnianym krześle przy czerwonym, fajnym, seksownym tle. Dzisiaj pomyślałem, że poruszę taki prosty temat dotyczący motywacji, z racji tego, że powracam na swoją własną rutynę i sam potrzebuję powrócić do niektórych swoich własnych rytuałów i czynności, które zazwyczaj wykonywałem w przeszłości i na co dzień również robię, wykonuję, po to, aby mieć fajne i poukładane życie. I pomyślałem, że nagram dzisiaj takie wideo, w którym przedstawię wam 5 takich moich własnych sposobów, zasad do tego, aby mieć fajne, poukładane życie, być zawsze zmotywowanym, mieć całkiem sporą ilość energii z takim, wiecie, poczuciem, że to starczy mi na całe moje życie. No bo w sumie, wiecie, jeżeli chodzi o kwestię motywacji, zawsze można się naoglądać różnych motywacyjnych wideo, obejrzeć jakiś film, posłuchać jakiejś muzyki, zajarać się, wyznaczyć sobie jakieś cele, stworzyć wizję, coś tam sobie porobić, ale po jakimś czasie klapa, wracamy do starych nawyków, no i na dobrą sprawę nic się nie zmienia, racjonalizujemy nasze zachowania i decyzje i siadamy w tym samym miejscu, z którego zaczynaliśmy, z takim poczuciem, kurczę, to chyba nie jest dla mnie. Chciałem zacząć od tego, że motywacja to jest tak na dobrą sprawę kwestia decyzji. Motywacja jest kwestią strasznie umowną. Motywacja to jest ta wewnętrzna siła, ten wewnętrzny napęd, który sprawia, że się poruszamy, tak? Motywacja jest ściśle związana z naszym intelektem, z naszym rozumem, z naszymi emocjami, z naszymi uczuciami. Wiecie, pamiętacie na pewno piramidę potrzeb Maslowa, tak? Taka fajna piramidka, uczyli nas jej w szkole. Polecam ją bardzo serdecznie zgłębić jeszcze raz po swojemu. Szczególnie polecam dostać się i dorwać do prac Maslowa, nie tych takich przetworzonych i przerobionych, bo dzisiaj ta praca jego jest już tak przemielona, a ja serdecznie wam polecam dojść do jego książek, do jego źródeł, do tej pierwotnej teorii. Możecie naprawdę dojść do masakrycznych wniosków i to gwarantuję wam, że to rozwali wam wasze głowy. Motywacje się zmieniają, motywacje zależą od miejsca w czasie, w którym jesteśmy, motywacje zależą od naszych potrzeb. Raz jesteśmy głodni i motywuje nas głód. Skoro jestem głodny, to chcę coś zjeść. Innym razem motywuje nas nasze napięcie seksualne, tak? Mamy ochotę na seks, mamy ochotę sprawić sobie przyjemność, no to co robimy? No idziemy i robimy to, czego potrzebujemy. Innym razem mamy potrzebę, że chcemy czuć się szanowani, chcemy czuć się kochani, chcemy czuć głęboką więź z innymi ludźmi, chcemy czuć się sprawcami rzeczywistości, chcemy tworzyć, chcemy, aby nasze ego zostało podbudowane, chcemy czuć się fajni i to i tamto. No i to są fajne rzeczy, tak? Jeżeli w którymś momencie waszego życia uda wam się zaspokoić wszystkie wasze potrzeby i wciąż będziecie czuć się nieszczęśliwi, to czas na rozwój duchowy. Czyli taki moment, aby przekroczyć wszystkie te pierwotne, bazowe potrzeby, no i zacząć rozwijać własną duchowość. Wtedy zazwyczaj ludzie interesują się medytacją, technikami uważności, non-duality czy jogą kundalini, aby po prostu przekroczyć to poczucie posiadania fizycznego ciała i zobaczyć, co jest za górką, co jest takiego fajnego. No i wtedy zaczynamy motywować się po prostu duchowością. Znajdź swoje dlaczego. To jest, myślę, że super, mega genialny koncept dotyczący motywacji.
No bo my jako ludzie motywujemy się ściśle określonymi potrzebami oraz korzyściami. Jeżeli ty znajdziesz swój własny powód, aby wstać rano wcześnie z łóżka, aby zacząć medytować, aby zacząć ćwiczyć na siłowni, aby zacząć biegać, aby zacząć zdrowiej się odżywiać, aby zmienić swój własny styl życia, jeżeli będziesz wiedział, dlaczego chcesz to zrobić, no to automatycznie zaczniesz to robić. Wiesz, dużo lepiej jest robić coś z takim nastawieniem pozytywnym, że ty chcesz coś zrobić, bo to sprawi ci przyjemność, bo to jest fajne, bo to jest pasjonujące, bo to da tobie zajawkę, niż żeby robić coś z przymusu. Ja doskonale pamiętam swoje własne przygody na początku z odchudzaniem, gdy odchudzałem się z takiego poczucia braku i dysatysfakcji, z takiego trochę przymusu. Za każdym razem, kiedy trochę się odchudziłem, no to potem pojawiał się efekt jojo i ja tyłem z powrotem. Ja praktycznie mógłbym to zastosować do każdego jednego aspektu mojego życia, który próbowałem zmienić. Czy to jeżeli chodzi na przykład o jakieś nawyki, zachowania, o swoją wewnętrzną dojrzałość, czy spójność, czy medytację, czy siłownię, czy YouTube, czy relacje z ludźmi, to wszystko praktycznie bazuje na bardzo podobnych zasadach, no bo to wszystko dotyczy nas, tak? To wszystko dotyczy ciebie. Więc każdy jeden kontekst twojego życia, który chcesz zmienić, do którego chcesz się zmotywować, to jest tak na dobrą sprawę zwrócenie uwagi do swojego własnego wnętrza i zadanie sobie bardzo prostego pytania. Co ja z tego będę miał? Dlaczego ja chcę to robić? Po co mi to? Jak już będziesz wiedział dlaczego, po co ci to, no to automatycznie zaczniesz to robić. Tutaj oczywiście warto jest mieć jakąś wiedzę, mieć jakiegoś swojego guru, kogoś kto cię zainspiruje, otaczać się ludźmi, którzy są od ciebie lepsi, po to abyś zawsze miał takie poczucie, że jest coś tam więcej do zrobienia. I to też cię troszeczkę podbuduje i da ci takie poczucie, że możesz coś ze sobą zrobić. Bo jak otaczasz się ludźmi, którzy gdzieś cię dołują, zaniżają twoją wartość, krytykują i oceniają cię nie dlatego, bo dają ci feedback i chcą dla ciebie dobrze, tylko są sarkastyczni albo cyniczni i dewaluują twoje poczucie wartości, to automatycznie będziesz się czuł bardzo słabo ze sobą. Możesz wejść w krąg współzależności, no i ciężko będzie ci się po prostu z tego wydostać. A tutaj, jeżeli chodzi o motywację szczególnie, jeżeli chodzi o całe twoje życie, to najważniejsze jest znaleźć swoją własną misję życiową, swoją własną pasję, swoją własną zajawkę, określić swoje własne cele, znaleźć swoje własne wartości, zbudować solidną pewność siebie i żyć po prostu w zgodzie ze sobą, żeby się dobrze ze sobą czuć. Wtedy i łatwiej jest wejść w stan flow, łatwiej jest siebie zaakceptować, łatwiej jest radzić sobie z problemami i trudnościami w życiu, no bo po prostu stajesz się jak taki przecinak i wchodzisz na swoją własną ścieżkę, dokonujesz swojej wewnętrznej spójności, integralności i po prostu wszystko praktycznie robisz bezwysiłkowo. Kolejny punkt, który chciałem dzisiaj poruszyć, to jest to, jakie nawyki i zachowania masz do instalacji lub do zmiany. No bo jeżeli chodzi o motywację, tutaj wiadomo, że motywujemy się do czegoś. Możemy od czegoś uciekać albo motywować się do czegoś. I teraz pytanie, jak ty się zmienisz? Co się takiego zmieni? Jak będziesz inaczej wyglądał? Jak będziesz inaczej jadł? Jak będziesz inaczej się poruszał? Jak będziesz inaczej myślał o sobie? Jak będziesz inaczej myślał o innych ludziach? W jakim innym miejscu w życiu będziesz? Gdy się zmotywujesz i zaczniesz wprowadzać w życiu zmiany. No bo jeżeli chodzi o kwestie zmiany, no to jest wszystko kwestia umowna, bardzo umowna, bardziej umowna niż nam się w ogóle wydaje. To jest tak bardzo relatywny temat, że masakra, naprawdę to jest bardzo relatywny temat, bardzo zmienny. I bardzo wiele czynników tutaj bierze udział w tym aspekcie, w tym kontekście naszego życia. Także tutaj warto jest sobie to zwizualizować, napisać na karteczce papieru, gdzie zaczynam, gdzie chcę skończyć, skąd, dokąd idę, co się zmieni, jakich ludzi chciałbym napotkać, co takiego by się zmieniło w moim życiu. A uwierz mi, jak wyćwiczysz sobie nowe sposoby myślenia, nowe schematy poznawcze, będziesz inaczej skanował rzeczywistość. No i to jest to, jak działa prawo przyciągania. Zaczynamy przyciągać to, o czym myślimy, zaczynamy przyciągać to, jak się z czymś czujemy. No i automatycznie po prostu te rzeczy zaczynają pojawiać się w naszym życiu. Kolejne pytanie, jakie możesz sobie zadać, to jest pytanie, kto mi może w tym pomóc? Kto ci może w tym pomóc? Jakie masz osoby w twoim otoczeniu, które mogą ci pomóc się zmotywować, zmienić, przekształcić, przemienić? To jest super mega istotne, bo na początku warto jest się zajarać i zbudować wewnętrzną motywację, ale ona po jakimś czasie się wypala. Motywacja wewnętrzna zawsze się wypala po jakimś czasie.
No chyba, że jesteś naprawdę bardzo silną osobą, masz bardzo silną, zbudowaną osobowość, bardzo silne ja, bardzo silne ego, no to może się tak zdarzyć, że nie będziesz potrzebowała wsparcia z zewnątrz. No ale zazwyczaj to wsparcie z zewnątrz się przydaje. I tutaj warto jest zadać sobie takie pytanie, kto mi może pomóc? Może mój partner, może moja partnerka, może mój przyjaciel, mój znajomy, może moja rodzina, ktoś krewny, może jakaś grupa na Facebooku, może jakaś, jakaś inna organizacja, jakaś inna forma wsparcia. Zastanów się nad tym i nad tym pomyśl, zrób taką listę możliwości bycia wspieranym, bo to może ci bardzo pomóc skutecznie się motywować. No i ostatni punkt, jaki chciałem tutaj poruszyć, to jest kwestia cierpliwości, kwestia wytrwałości, kwestia pokory. Tak jak powiedziałem na samym początku, motywacja to jest kwestia bardzo umowna. Najważniejsze jest podejmowanie decyzji, jeżeli chodzi o motywację. Bo nawet jeżeli rozpiszesz sobie jakieś cudowne plany i określisz swoje cele i one będą super, mega twórcze, inspirujące i będziesz miał te wszystkie wizje i pragnienia i wszystko rozpisane, na samym końcu i tak pozostajesz sam ze sobą i z kwestią tego, czy ty podejmiesz decyzję, czy nie. Czy podejmiesz ryzyko, czy nie. Czy coś zrobisz, czy nie. Czy zadziałasz proaktywnie, czy nie. No bo tutaj wiadomo, zawsze możesz stać w miejscu, zresztą jak bardzo mocno się rozwiniesz duchowo, to zdasz sobie sprawę, że i tak zawsze jesteś w tym samym miejscu, co napawa nas wszystkich, lub może napawać jednym wielkim żartem, tak? No bo życie okazuje się jednym wielkim żartem. No ale jak przychodzi co do czego, to mamy jeszcze to ziemskie życie do przeżycia, więc po prostu sobie je przeżyjmy i bawmy się nim najlepiej jak tylko potrafimy, aby wycisnąć z niego takie ostateczne soki i wiecie, pójść sobie spać z takim poczuciem, fajnie, że zrobiłem tego dnia wszystko to, co mogłem zrobić, dałem z siebie 100% i ciekawe byłoby, jakby wyglądało moje życie na przykład za 10 lat, gdybym każdego dnia dawał z siebie maksa, robił coś więcej i był zajarany w tym, co jestem zajarany lub chciałbym być zajarany i inni też byliby zajarani i wtedy wszyscy byśmy się jarali i byłoby fajniej, prawda? Warto jest sobie tutaj o tym pomyśleć. Pamiętajcie o tym, że motywacja to jest naprawdę podejmowanie decyzji jest naprawdę, no to jest też takie trochę śmieszne, no bo my na dobrą sprawę zazwyczaj podejmujemy decyzję w ostatniej chwili, odwlekamy rzeczy na później, nawet nie mamy zielonego pojęcia, skąd te nasze decyzje się biorą, pojawiają się czysto spontanicznie w naszych głowach, no i wiadomo, te rzeczy się po prostu jakoś dzieją, ale tutaj warto jest się jakoś wspomóc swoim własnym intelektem, rozumem, żeby sobie to poukładać w głowie. No i na końcu po prostu tą decyzję jakąś podjąć. Jaką decyzję chcesz ty podjąć? Zbliża się lato, fajny czas. Myślę, że rodzą się nowe, fajne możliwości i opcje w życiu, które warto jest eksplorować, angażować się i sprawdzać, co takiego jest możliwe w życiu. Tak, cierpliwość też jest super mega istotna, bo jak już nawet podejmiesz tą swoją decyzję, to i tak nie ma co od razu oczekiwać rezultatów i tutaj też warto jest sprecyzować swoje własne oczekiwania, no bo jeżeli masz małe doświadczenie w życiu, a szczególnie w tym, co chcesz robić, to bardzo możliwe, że zaczynasz z ogromnymi oczekiwaniami, od razu myślisz, że będziesz najlepszy, od razu osiągniesz sukces i w ogóle będziesz najwspanialszy. No i to też jest do czegoś potrzebne, no bo trzeba się jakoś zmotywować i zajarać, no i potrzebna jest ta wizja. A najlepiej motywują nas wizje, które są naprawdę wzniosłe i super nas przekraczają i nas inspirują i nas jarają. No bo jakbyś cały czas wyobrażał sobie takie, nie wiem, no średniość w życiu i coś, co jest takie po prostu zwyczajne, no to byś miał tą zwyczajność, no i na dobrą sprawę nic byś nie zmienił. Dlatego wiecie, w kwestii motywacji to jest taka sztuka warunkowania samego siebie po to, aby mieć ten powód, aby codziennie rano wstawać z łóżka. I tak, ja wiem, że to jest ściśle związane z programowaniem naszych umysłów, ale wiecie, ja kiedyś tak doszedłem do takiego wniosku, że jak samego siebie nie zaprogramujesz, to inni cię zaprogramują, więc na dobrą sprawę masz wybór. Wiem, że to brzmi tak trochę strasznie, ale jest prawdziwe. Zresztą prawdziwość tego, co ja tutaj powiedziałem, możesz zweryfikować sam po swojemu i w sumie nawet cię do tego zachęcam i ci to polecam. Tak, w ramach ćwiczenia samorozwojowego i studiowania samego siebie. Sprawdź to, co ja tutaj powiedziałem. Przekontempluj to, przemyśl sobie, przeanalizuj, sprawdź w jakich kontekstach życia
to się sprawdza, w jakiej się nie sprawdza. Może warto jest wprowadzić jakąś zmianę, coś przetagować, coś przeramować, coś zmienić. Zobacz, sprawdź po swojemu. I tyle. Ja mam na imię Damiano dla projektu Find Yourself. Dzięki wam wszystkim bardzo serdecznie za obejrzenie tego nagrania. Jeżeli wam się spodobało, dajcie proszę dla mnie łapkę w górę, napiszcie pozytywny komentarz, zostawcie swoje pozytywne przemyślunki. Udostępnijcie ten film proszę na Facebooku, podzielcie się ze znajomymi. Jeżeli potrzebujecie wsparcia, konsultacji, zapraszam, na dole macie linki, odnośniki. Zapraszam do grupy na Facebooku, wszyscy jesteśmy świadomością, wszystko również jest na dole. I do aktywnego uczestniczenia w projekcie Find Yourself, aby świat stał się lepszym miejscem. Trzymajcie się ciepło, do zobaczyska następnym razem. Miłego, elo, buźka.